What's up? Jadłeś coś? No. No. Only chili cheese. No, cheese fries. To znaczy, że coś to jest? Łuska z naboju? No. Wow, strzelałeś takiego? No. Dla mnie? No. This? No. 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 It's for all of us. Ja pierdzielę, jakieś psy dwa, tam daleko są, a jeden napierniczał na mnie. A chciałem wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, jakaś ciekawostka jest. To już drugi raz zauważyłem tutaj. Drugie zupełnie miejsce, inna nawet miejscowość. Wydawałoby się, że mały ruch, tym bardziej, wiadomo, ogólnie mało samochodów. A tu proszę bardzo. Ładowanie dla samochodów elektrycznych. Proszę bardzo. A tutaj ładowanie do Tesli. Nie ma żadnej tabliczki, że nie można wchodzić, to wchodzę. Ryzykuję. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zastrzeli zaraz. Albo tych grabi nie wbije w dupę. Wszystko takie stare. Patrz, jaki fajny koń i osiołek. One lane bridge przede mną. Myślicie, że mogę zaufać takiemu mostu? It's okay. You'll see that the ball there rolls. Oh yeah. And then the swing down here is just to show that if you were to swing on this or push it, it goes towards the wall much more than it does away from the wall. Right, yeah. Uh-huh. And then with the water here, it's kind of the same concept as the ball. You'll see it gets pulled up as well. Yeah. Now, you're going to feel the most pull in the entire room if you put your back against the wall at the bottom, but that's only for like two. Jak weźmiecie wodę, nalejecie tutaj, to woda tutaj wypłynie. Yeah. Czyli woda jest zabierana tutaj. I tak samo z piłką. Jak piłkę położycie tutaj, piłka idzie do góry. To chyba trzeba z muzyką robić. Mówisz, że mój śpiew? Tak. Syreni? Tak. Pomaga. O God. Okej. Jeszcze raz. Wow, to było najlepsze. Augustyn, patrz. Augustyn, patrz, jak fajnie to ta zrobił. Patrz. Jeszcze raz? Dobra, Augustyn. Patrz, Augustyn. O, zrobiłeś całą. O, udało się. Udało się. Zrobił całą, taką, co się zamknęła. Chcesz jeszcze raz iść do środka? Yeah, and do that for you. Woo, prawie! Because I touched it.
Tam jak w lewo idziesz, to jakoś tak fajnie się układa. Jak ktoś nie widział kortu tenisowego wyłożonego karpetem, to zobaczył. Zielone karpety rozłożone. Czyli dywan zielony rozłożony na korcie tenisowym. That's okay. Patrzcie, jakiś zarąbisty, stary Ford pickup truck. Nawet ma tablicę antique. Pokażę wam. North Carolina Antique Auto. Zarąbiste. Nie jest tak za bardzo dobrze zachowane, ale no nie najgorzej jak na ten rocznik. Okej, dzisiaj test lodów. Majmo. Lody. Premium ice cream wrapped in a sweet soft dough. Japońskie to są jakiś rodzaj japońskich lodów. Czy japońskiego deseru może. Czyli lody, które są zawinięte w jakieś ciasto. Jak to wygląda w ogóle? O, nice. Takie coś, taki... Odkleja się. Powiem wam, że dziwne uczucie. Cały się pobrudziłem mąką, to jest jak mąka. Ale inne, naprawdę inne. Pokażę wam, jak to wygląda. Wygląda to tak. Może. Naprawdę ciasto, samo ciasto. To jest akurat truskawkowy z smak. I samo ciasto w sobie też jest truskawkowe. O, wow. Dobre. Ale początek taki nie spodziewałem się, że to jest takie ui-gui, gumiaste. Wiecie co, muszę się wytrzepać. Okej. Okay. Jakbyście kiedyś gdzieś widzieli coś takiego? Niezłe, coś innego, naprawdę. Dobra. Nara.
Jeszcze tak szybko chciałam wam pokazać, jaki sklep otworzyli w Boone, w północnej Karolinie. Publix. To jest lokalny sklep z Florydy. 30 mil od tego miejsca, gdzie ja mieszkam, mają główną siedzibę. Coraz bardziej rozprzestrzeniają się na północ. Wybudowali normalnie sklep, po drugiej stronie ulicy jest taki sklep Harris Teeter. Tam właśnie Harris Teeter pochodzi z północnej Karoliny. W tamtym roku byłem w takiej miejscowości w Tennessee, Pigeon Forge. I tam też właśnie był świeżo co otworzony Publix. Tutaj tak samo widać, że dosłownie brand new, jak to się mówi. Nowiusieńki Publix. Tak jak mówię, coraz bardziej rozprzestrzeniają się na północ. Dobry sklep, naprawdę. Mają takie hasło, where shopping is a pleasure, czyli gdzie zakupy są przyjemnością. I to prawda. Dobry sklep. Hello. Dzisiaj na polu golfowym pełno jest gęsi. A gęsi są nieobliczalne. Boję się, że jak tam się zbliżę, to mnie pogonią. A jedna już tutaj patrzy. Popadało. I pogoda fajna, bo jest bardzo przyjemna pogoda. Nie jest za zimno. Nie jest też gorąco i nie ma jakiejś wilgoci w powietrzu. Okej, idę tędy. Widzicie duże okna? Te duże okna nie mają jakichkolwiek żaluzji ani zasłon. Tak napieprza słońce z samego rana, że tak naprawdę nie jest, nie ma takiej możliwości, żeby spać długo.